GKS Bełchatów rozegrał dwa mecze kontrolne. Pierwszy o godzinie 17:30 z Sokołem Aleksandrów Łódzki, który zakończył się wynikiem bezbramkowym. W drugim spotkaniu, które rozpoczęło się o godzinie 20:00 na głównej płycie przy ulicy Sportowej, GKS podejmował Wisłę Puławy. Cały mecz toczył się pod dyktando bełchatowian. Pierwsza bramka wpadła w 26 minucie po kapitalnej akcji zespołu. Piłkę do siatki skierował Michał Mak. Goście nie mieli zbyt wielu okazji, więc nowy bramkarz PGE GKS-u Bełchatów, Arkadiusz Malarz, nie miał zbyt dużo pracy w tym spotkaniu. Nowy bramkarz GKS-u, Arkadiusz Malarz, duże doświadczenie w Twojej karierze, ale pewnie słyszałeś tutaj o człowieku, który do niedawna stał między słupkami GKS-u, Emiliusz Zubasie. Słyszałeś coś o nim? Jak najbardziej, oglądałem, śledziłem polską ekstraklasę za granicą, także czapki z głów przed nim, bo wykonał naprawdę kawał dobrej roboty. Młody bramkarz, perspektywiczny, trzymam za niego kciuki i mam nadzieję, że go godnie zastąpię tutaj w GKS-ie. Jesteś z niego 13 lat starszy. Kibice tutaj, no przyzwyczaili się, że tutaj w Bełchatowie w miarę dobrze byli bramkarze, tylko mieliśmy troszkę pecha, że zawsze musieli jakoś gdzieś tam odejść. Nadzieje w tobie są w miarę takie dosyć duże pokładane. Liczysz się z tym, że właśnie będzie tu taka presja, czy raczej na spokojnie do tego podchodzisz? Staram się na spokojnie podchodzić, ale wiem, że ja nie przyszedłem tutaj odcinać kuponów. Ja nie jestem taką osobą, że skoro wróciłem do Polski, to zgłosił się po mnie klub. Fajnie, zabezpieczenie jakieś, absolutnie nie. Ja mam jeszcze jakieś swoje ambicje. Te ambicje spełniłem za granicą, które mi się udało spełnić. A teraz czas na kolejny rozdział. I teraz mój pierwszy i podstawowy cel to jest powrót GKS-u do Ekstraklasy i zrobimy wszystko z drużyną, żeby GKS wrócił, bo ta drużyna zasługuje na Ekstraklasę. Oglądałem, bardzo mi przykro było, że tak wiele, niewiele zabrakło, żeby się utrzymać, ale trzeba teraz wszystko zrobić, bo ci chłopcy zasługują, żeby grać w Ekstraklasie i myślę, że po sezonie większość z nich będzie bardziej rozchwytywana niż teraz. Zadomowiłeś się już w Bełchatowie? Krótko jesteś tutaj, ale podoba ci się miasto tak mniej więcej? Nie mam żadnego problemu. Ja też pochodzę z małego miasteczka, ja się urodziłem w Pułtusku, choć od x czasu już mieszkam w Warszawie. Mieszkam. Spędzam praktycznie urlop, jak co roku wracałem po sezonie. To byłem półtora miesiąca w domu, ale nie żadnego problemu z miastem. Obecnie staram się znaleźć jakieś lokum, mieszkanko do funkcjonowania i myślę, że będzie dobrze. W meczu mogliśmy zobaczyć też testowanego obrońcę Pawła Baranowskiego, który ostatnio reprezentował Barwy Stomil Olsztyn. Druga bramka padła w drugiej połowie, kiedy to w 58 minucie duet braci Mach rozmontował obronę przeciwnika i tym razem Mateusz Mach pokonał golkipera Wisły. Dzisiaj mecz, taka próba generalna przed tą próbą generalną z Larnaką dzisiaj, no i zwycięsko. No na pewno dobrze ta gra wyglądała. Myślę, że mieliśmy ciężkie treningi, ale myślę, że zasłużenie wygraliśmy tutaj. No właśnie, tutaj już wcześniej Łukasz Wroński mówił o tych, że u tenora Kierasia teraz takie ciężkie treningi. Ciężej trochę niż w Bogdance? Nie, no na pewno muszę po prostu dojść tutaj do siebie, bo nie będę tam mówił o Bogdance, no to jest już przeszłość i muszę tutaj ciężko pracować i żeby po prostu pomóc tu drużynie. Jak się czujesz w Bełchatowie? Już zadomowiłeś się lekko tutaj w tym mieście, czy jeszcze potrzebujesz chwilę czasu? No, na pewno już tutaj koledzy z drużyny pomogli mi bardzo i teraz wszystko w moich nogach i w głowie, żeby dobrze tutaj grać. No. Sądzisz, że Bełchatów jest w stanie powalczyć o awans tak realnie? Nie, no myślę, że jak grałem teraz w pierwszej lidze, jak widziałem, jak zespoły grają, to myślę, że na pewno Bełchatów będzie grał najciekawszą piłkę w pierwszej lidze i jeżeli będziemy dobrze grali, to na pewno będziemy wygrywali. Jak ci się wydaje, kto będzie największym rywalem dla GKS-u? Myślę, że Nieciecza, Arka, Miedź, no i my na pewno. Dzisiaj mecz do przodu, wygrany, coraz lepsza gra po tych sparingach dzisiaj niż w tych ostatnich bodajże meczach. Gotowi jesteście już na pierwszą ligę? Czy jesteśmy gotowi? No, na pewno początki były ciężkie. Pierwsze sparingi bardzo, bardzo ciężkie. Gdzieś tam powoli dochodzimy do siebie. No, dzisiaj ta gra wyglądała dużo lepiej niż w ostatnich sparingach rzeczywiście. Przed nami jeszcze ważny sprawdzian z Larnaką. Tam będziemy mogli się pokazać, co potrafimy.
Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej niż dzisiaj. Seweryn Michalski konsultował się z tobą odnośnie wyjazdu do Belgii? Znaczy my z Sewerynem jesteśmy cały czas w kontakcie i życzę mu jak najlepiej. Uważam, że zrobi bardzo dobry krok w przód i mam nadzieję, że poczyni kolejne. Czujesz się trochę jak taki mentor właśnie, bo teraz najprawdopodobniej pod skrzydłami będziesz miał jeszcze innych obrońców Zbłatowa. Jest Flis, jest być może ktoś wskoczy do pierwszego składu z tych chłopaków, którzy wcześniej grali w młodej ekstraklasie. To jest taka sytuacja, że akurat każdy w szatni sobie pomaga i na pewno jak wchodzi młody chłopak, wie, że może na nas liczyć, to znaczy na nas, na tych starszych zawodników i również na tych, którzy już w szatni są dłużej. No wiadomo, że skład się troszeczkę zmienia, dochodzi więcej nowych, młodych chłopaków, ale są to chłopaki, co naprawdę potrafią grać w piłkę i tylko potrzebują jeszcze troszeczkę czasu. Najgroźniejszy rywal w pierwszej lidze dla GKS-u? Nie zastanawiałem się, my jesteśmy najmocniejsi. W 73 minucie po faulu w polu karnym sędzia podyktował rzut karny. Grzegorz Baran dokładnie wiedział, co zrobić z piłką i z 11 metra umieścił piłkę w bramce. Sześć minut później po raz kolejny duet braci Mak dał się we znaki rywalom i po kolejnej świetnej akcji Michał Mak strzelił bramkę na 4-0, ustalając wynik spotkania. No, na pewno dzisiaj ciężko się grało, bo jeszcze czułem okres przygotowawczy w nogach. No, na pewno cieszy to, że nie straciliśmy bramki, 0 z tyłu, zagraliśmy dobrze w defensywie. Fajnie, że się udało 4 bramki strzelić, chwała dla zespołu i oby tak dalej w lidze było. A co do Maczków, to naprawdę są w formie. W ofensywie super grają, akurat fajnie się ze mną, akurat fajnie mi się z nimi gra. No i oby to przyszło to te granie w lidze, żebyśmy to przełożyli z dzisiejszego sparingu, to będzie naprawdę dobrze. A jak zareagowałeś na te wiadomości, które się pojawiały w mediach, że grube pieniądze leżą na stole ze strony Piasta Gliwice, czy chociażby Zagłębia Lubin? No powiem tak, no ja tu się żyłem z chłopakami, tu z tym klubem. No. No na pewno ekstraklasa to jest ekstraklasa, pierwsza liga, no ale nic się nie stanie, jakbyśmy mieli awansować od razu i za rok bym w przyszłym roku grał znowu w ekstraklasie. No. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze i zagramy w ekstraklasie, awans zrobimy i będę jeszcze grał zaistnienie w tej piłce. W przerwie spotkania rozmawialiśmy m.in. z Krzysztofem Michalakiem, który pozytywnie zapatruje się na przyszły sezon, który już za pasem. Kończymy taki okres cięższej pracy. Przechodzimy na dynamikę, na szybkość, na operowanie piłką. Także myślę, że mamy jeszcze troszkę czasu do ligi i będzie to coraz lepiej wyglądać. Twoim zdaniem Arek Malarz godnie zastąpi Zubasa? No myślę, że to jest doświadczony bardzo bramkarz, także na pewno nam pomoże i mam nadzieję, że szybko się wkomponuje w drużynę i będzie ok. Te mecze ostatnie, teraz już przed Wami, tylko jeszcze bodajże z Larnaką sparring, czyli te przygotowania już wstępują w taką decydującą fazę. Jesteście gotowi już na pierwszą ligę? No myślę, że tak. Już każdy się z tą sytuacją oswoił, że nie ma ekstraklasy, tylko jest pierwsza liga. Jesteśmy gotowi do pracy, do walki. Trzeba wygrywać każdy mecz, czy to będzie ciężki, czy lekki, czy wyjazd, czy u siebie. I mamy taki plan, żeby awansować, bo na to wszyscy liczą. Na pewno nie będzie łatwo, ale trzeba do tego dążyć. Ty tą pierwszą ligę trochę znasz, bo grałeś w Polonii Bytom. GKS Bełchatów to jest taki zespół, który w tej pierwszej lidze będzie wiódł prym, czy będzie ostra walka do samego końca? Nie no, myślę, że mecze będą wyglądać tak, że drużyny przeciwne będą się cofać, a my będziemy musieli czasami przejść ten przysłowiowy autobus. Natomiast trzeba grać mądrze, nie tracić bramek, bo wiele drużyn w pierwszej lidze jest nastawionych na przykład na stały fragment gry, który mają dopracowany bardzo dobrze. Także musimy być skoncentrowani, grać piłką, strzelać bramki i wygrywać. Drużyna z Bełchatowa będzie musiała w przyszłym sezonie liczyć na swoją młodzież, o której rozmawialiśmy z trenerem, koordynatorem Krystianem Gierachem. Z nami człowiek, który o młodzieży w Bełchatowie wie sporo. Tutaj teraz wiadomo, że jest wymóg rocznik 9-3 musi być w podstawowym składzie w pierwszej lidze. Pan pewnie dobrze się orientuje. Ilu zawodników, jacy są zawodnicy tutaj, młodzieżowcy? Jest spory potencjał w Bełchatowie?
Tak, pierwsza liga różni się od ekstraklasy tym, że właśnie w wyjściowym składzie musi znajdować się jeden młodzieżowiec. Młodzieżowiec w tej chwili to jest rocznik 93 i młodsi. Mamy kilku zawodników, którzy głównie z młodej ekstraklasy przeszli, weszli w ten okres przygotowawczy do pierwszej drużyny. Trener Kiereś testuje sobie, układa sobie skład, przymierza zawodników. Dzisiaj tutaj w tym drugim sparingu wyjściowym składzie gra Marcin Flis, jest to rocznik 9-4. Jest kilku również chłopców, którzy grali w tym wcześniejszym sparingu. No na pewno to będzie zależało od trenera Kieresia, który zawodnik przypadnie mu do gustu, najlepiej się pokaże i wzbudzi zaufanie w oczach trenera, więc to trener w ostatecznym tam rozrachunku zadecyduje. Każdy z tych chłopaków, który dostał szansę, musi ją po prostu w jakiś sposób wykorzystać, jeżeli nie dzisiaj, to za miesiąc czy za pół roku. Nie będę pytał personalnie, chodzi mi ogólnie, czy dla tych młodych chłopaków właśnie, którzy jeszcze rok temu grali, no nie rok temu, jeszcze nie tak dawno grali w młodej ekstraklasie, do pierwszej ligi to jest dla nich przeskok, czy to raczej taka niewielka granica? Różnica jest na pewno bardzo duża, natomiast no, to jest kwestia indywidualnego podejścia. Idealnym przykładem jest Seweryn Michalski, który zeszły sezon zaczynał w młodej ekstraklasie, a skończył, jak wszyscy wiemy, transferem na zachód. Natomiast no, jest to jednak różnica dosyć duża i nie każdy zawodnik jest w stanie ją pokonać. Niektórzy nigdy tego progu nie są w stanie przekroczyć, no ale od tego oni są, żebyśmy gdzieś na nich stawiali, próbowali ich w tych test meczach, dali im jakieś tam zaufanie, które buduje ich w jakiś sposób i pozwala im wierzyć w to, że kiedyś będą mogli zaistnieć w tej pierwszej drużynie. Trener Kamil Kiereś był zadowolony z wyniku oraz samej gry zespołu mimo wysokiej wygranej. Trener nie ukrywa, że w zespole przydałaby się tak zwana rosła dziewiątka. Taka próba generalna przed próbą generalną z Larnaką. Dzisiejszy mecz na plus zdecydowanie i pytałem już o tych wszystkich rozmówców dzisiaj. Bracia Mak, nieoceniony duet dla GKS-u? Jeżeli mówię o tutaj próbie generalnej, to myślę, że jeszcze tak za wcześnie. Przede wszystkim dzisiaj był taki dzień, gdzie te mecze były taką jednostką też motoryczną, gdzie większość zawodników zagrała dzisiaj 90 minut. Tak zwiększamy to obciążenie meczowe. Na pewno ta jednostka odbywała się w fajnych warunkach, bo wieczorem przy fajnej pogodzie, przy światłach, także na pewno to zaangażowanie zawodników było duże. Założenia meczowe, jakie dzisiaj tam nałożyliśmy w grze pozycyjnej czy w grze defensywie, na pewno zespół realizował. Owszem, były jakieś tam mankamenty, indywidualne błędy, ale było ich niewiele. Na pewno z tego spotkania wcześniej zrobimy analizę i będziemy wyciągać wnioski. Jeżeli chodzi o pytanie o braci Mak, na pewno coraz lepiej to wygląda. To, co mówiłem wcześniej, na pewno ci chłopcy mają duży potencjał do tego, żeby go uzewnętrzniać i pokazywać go na boiskach. Te przygotowania do pierwszej ligi powoli dobiegają końca w zasadzie, bo tylko jeszcze ten sparing przed nami. Po tym chociażby dzisiaj sparingu z Wisłą Puławy, widzi trener już, że to tak ma właśnie funkcjonować na pierwszą ligę, na przyszły sezon? To znaczy była to jakaś przymiarka, już powiedziałem, w szatni, zarówno na odprawie przed tym pierwszym meczem z Sokołem, czy na odprawie przed meczem z Wisłą, że gdyby nie jest jak status quo, że to już jest skład na ligę, jest to jakaś przymiarka, to od zawodników też zależy, w jakiej formie będą, jak będą prezentować swoje walory na boisku. Jak to przekują na moją świadomość, żeby się znaleźć w pierwszej jedenastce. Na pewno pewne elementy, które tu zobaczyliśmy, jest to jakaś tam wizja pod pierwszą ligę. Na pewno będzie wiele takich spotkań, w których powiedzmy napotkamy przeciwnika, tak dzisiaj w tym spotkaniu, przeciwnika, który na nas czekał, który poświęcał jak gdyby swoją uwagę, swój czas na grę defensywną. Nie jest to łatwe granie, bo wiadomo, że wszyscy mówią, że pozycyjnie polskie zespoły sobie słabo radzą. Dzisiaj w tym meczu wydaje mi się, że mieliśmy pomysł na grę pozycyjną. Pokazaliśmy właśnie w ataku pozycyjnym kilka akcji, z których też zdobyliśmy bramki. Choćby ta pierwsza bramka po obiegu Adriana Basty w bocznej strefie z Mateuszem Makiem, jakaś akcja treningowa, którą ćwiczymy. Także mnie to bardzo cieszy. Generalnie też ważne było to, co się działo na początku meczu, właśnie kiedy przeciwnik gra tak uważnie w defensywie, ta świadomość posiadania piłki, żeby jej gdzieś nie stracić, nie nadziać się na kontrę, to też są takie elementy, na które musimy zwracać uwagę.
Ja też tutaj z zawodnikami rozmawiam w szatni o takiej świadomości, że ta pierwsza liga to nie jest tak, że wyjdą nazwiska i samymi nazwiskami coś się zdziała, tylko przede wszystkim każdy z zawodników musi wyjść i pracować dla zespołu. Musi to być duża jakość, także ta pierwsza liga na pewno nie będzie łatwym etapem. Czeka nas przede wszystkim dużo pracy, dużo zaangażowania w meczach. Tylko w ten sposób możemy przekuwać to na punkty. W poprzednim sezonie, w zasadzie w tej drugiej rundzie, na wiosnę GKS grał dobrze, ale mówiło się, że tą największą bolączką jest brak tej dziewiątki, w zasadzie napastnika, który te bramki będzie strzelał. Teraz jest Bartek Bartosiak, jest Michał Mak, jest Łukasz Wroński, który tak naprawdę też może zagrać na ataku. To jest za mało? Ktoś jeszcze przydałby się tutaj według trenera, czy to już jest wystarczający desant, który będzie tutaj grał w pierwszej lidze? Na pewno, jeżeli tu pan pytał i napomniał o tych rozgrywkach Ekstraklasy z wiosny, kiedy dobrze wyglądaliśmy, dużo punktowaliśmy, na pewno brakowało nam takiej typowej dziewiątki, rosłej dziewiątki, jak gdyby. Teraz ta kadra, którą w tej chwili dopinamy, wiadomo, cały czas mówiłem, brakuje nam bramkarza, który byłby wzmocnieniem, doświadczonego bramkarza, środkowego obrońcy po odejściu Michalskiego. Jest Piotrek Witasik, ale Piotrek Witasik jest jeszcze zawodnikiem, który dochodzi po kontuzji. Jego ta, powiedzmy, optymalna dyspozycja, jeszcze na nią trzeba poczekać. No i napastnika. W tej chwili Michał Mak od jakiegoś czasu, już w końcówce sezonu, dawał bardzo dobre sygnały. Pokazuje, że warto mu w tej chwili ufać. Nawet sparingi, które rozgrywaliśmy teraz w tym okresie przygotowawczym, myślę, że był zawodnikiem, który dawał bardzo poważne sygnały, choćby w meczu ze Śląskiem czy z Pogonią Sielce. Strzela te bramki. To jest na pewno zawodnik, któremu teraz trzeba zaufać, bo sobie na pewno na to zapracował. Szukamy jeszcze alternatywnie dla niego takiego zawodnika na pozycję dziewiątki, który byłby zawodnikiem dużo wyższym, który byłby w stanie nam pomóc w takich trudnych momentach, gdzie trzeba będzie właśnie jakimś dośrodkowaniem grać, wygrać pojedynek powietrzny w polu karnym. Takiego zawodnika szukamy, ale myślę, że takiej alternatywy dla Michała, bo Michałowi na pewno warto w tej chwili zaufać. Ostatnim sparring partnerem będzie cypryjska AL Larnaka. Mecz odbędzie się 21 lipca w Kielcach.